Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Natomiast dzisiaj nie zaproszę Was na recenzję ani na rozpakowanie, lecz na portal Wave PC. Dzisiaj będzie taki zwiastunik, pokażę Wam co w ostatnim czasie ciekawego testowaliśmy, jakie recenzje tam były wrzucane, jakie newsy. Naprawdę ciągle na portalu coś się dzieje, portal się rozwija, przybywają nowi widzowie. Liczę też na Was, że dołączycie do tego grona, ponieważ chcemy się dla Was rozwijać, tworzyć coraz więcej ciekawych recenzji, artykułów, poradników, tak żebyście byli na bieżąco w świecie nowych technologii. Przypomnę, że portal współtworzę razem z Dawidem N20V2, który jest założycielem tego portalu. Ja oczywiście też tam mam swój czynny udział. Mamy także kilka innych osób do pomocy. Natomiast portal ma dopiero nieco ponad 2 miesiące, ale mimo wszystko start miał dynamiczny i rozwija się bardzo dobrze. A więc już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na krótki zwiastun, co ostatnio było testowane i czego możecie się jeszcze spodziewać. Zapraszam. No dobrze moi drodzy, a więc tak wygląda portal Wave PC. Jak na razie jeśli chodzi o szatę graficzną, to jest taka dość prosty szablon, ale za to jest przejrzysty, łatwo się tutaj odnaleźć. Przede wszystkim mamy główne okno aktualności, gdzie wrzucane jest wszystko. I newsy, i artykuły, i testy, po prostu wszystko co wrzucamy jest tutaj posortowane według pojawiania się od najnowszych. Jak widzicie, ponad 17 stron już zapełnionych newsami, artykułami i testami, więc jest tego sporo. I teraz jak wejdziemy sobie w poradniki, na razie nie ma tutaj dużo, dominuje przede wszystkim tutaj Dawid, ma bardzo fajny poradnik o metodyce testów. Stworzył specjalną instalację do pomiaru wydajności wentylatorów. Przy okazji też uzbroił się w dobry anemometr do pomiarów takich rzeczy, więc te testy powinny być fajne. Mamy też tutaj materiał o Windowsie 10, bardzo fajny. Jak na razie jeden z najpopularniejszych na naszym portalu. Natomiast poradników będzie więcej. Będą też poradniki gamingowe, czyli robione przeze mnie. Dlatego ta sekcja się na pewno zapełni. W newsach oczywiście mamy full, ponieważ tych newsów czasami wlatuje kilka dziennie, więc jest co czytać, jesteście na bieżąco z wszystkimi nowinkami, jakie są premiery, co nowego wchodzi do sprzedaży itd., itd. Bardzo fajnie. Powiem Wam, że sam osobiście bardzo lubię czytać newsy, bardzo dużo się z nich dowiaduję. No i testy, czyli recenzje. To, co lubicie najbardziej, to, co Was najbardziej interesuje. Mamy tutaj już tego naprawdę sporo, ponieważ jest ich około 30, jak dobrze liczę. I mamy co? Mamy sprzęty Logitecha, chociażby myszkę, słuchawki, mamy też recenzje moje, czy ostatnia recenzja Commandera od TT Esports, mamy też Gambia Zeus, głośniczki, karty graficzne, jakieś ciekawe gadżety, powerbanki. Mamy tutaj przeróżne sprzęty, staramy się, aby była jak największa różnorodność, chociażby też takie topowe rzeczy jak karta Gigabyte 980 Ti, też u mnie na kanale ją będziecie widzieć już na dniach. Mamy testy znane z mojego kanału, czyli testy wielu mikrofonów w jednym filmie. Bardzo fajne, przydatne testy. Nie brakuje także monitorów, innego sprzętu, tak więc jest w czym wybierać. Sekcja testy, recenzje jest naprawdę obszerna już teraz, a ciągle się powiększa. Staramy się dodawać od 3 do 5 recenzji tygodniowo. Różnie to wychodzi, ponieważ jak wiecie, mamy dużo innych rzeczy do roboty, swoje kanały, rodziny, pracę i dużo, dużo innych zajęć. Natomiast na portal i tak poświęcamy dużo czasu i myślę, że efekty tego widać. Jeśli jesteście z Poznania, potrzebujecie naprawy komputera, to możecie też sobie tutaj na portalu znaleźć namiary do serwisu, gdzie Dawid robi naprawy, więc też oczywiście polecam, o ile będzie w stanie Was przyjąć, ponieważ ma tyle zleceń, że jest chłopak zawalony robotą. Mamy też tutaj kontakt, można jakieś propozycje współpracy pisać jak najbardziej, więc moi drodzy, warto zaglądać na nasz portal, warto także zalajkować fanpage, link do fanpage'u znajdziecie w opisie filmu, tak więc zapraszam serdecznie, ponieważ im Was będzie więcej, naszych stałych widzów, czytelników, tym też my się będziemy szybciej rozwijać. Oczywiście nie ma to żadnego wpływu na filmy na moim kanale czy Dawida, ponieważ to jest zupełnie osobny organizm i kanały żyją własnym życiem, dlatego dzięki portalowi może być tylko lepiej. Tak więc zapraszam Was wszystkich do dołączenia do grona naszych uczestników, widzów. Chodźcie na fanpage, lajkujcie, a my z Dawidem będziemy Wam oczywiście wdzięczni. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!